Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że prezydent Joe Beijing Biden nie słucha swoich doradców, którzy powinni kochać Amerykę, tylko słucha rozkazów tych ludzi, którzy nienawidzą Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, człowiek tak stawia się w pozycji polityków, no i nie czuje się, nie myśli, że można być zdrajcą, że można być oszukańcem, że można sprzedać swój własny kraj za pieniądze, że można zostać prezydentem, że można wybrać kogoś na prezydenta tylko po to, żeby zniszczyć Amerykę. No ale teraz tak wygląda. Wygląda na to, że cały ten ruch komunistyczny, oni po prostu nienawidzą. Nienawidzą, wprowadzili tą nienawiść, te chęć zniszczenia białego człowieka, chęć zniszczenia chrześcijan, chęć zniszczenia mężczyzn, no to jest kwintesencja tego, co ten nowoczesny komunizm robi. No i doprowadzili do tego, że Joe Biden wycofał te wojska z nienacka w ciągu 12 godzin, praktycznie rzecz biorąc. Coca-Cola została w lodówkach, karabiny, samoloty zostały na lotniskach. Teraz Chińczycy i Rosjanie, no to tam jeżdżą i po prostu kupują za bezcen największy, najlepszy ten sprzęt lotniczy, no bo talibowie, no to raczej nie mają lotników, nie będą mieli lotników, zabraknie prędzej czy później benzyny, tam nikt nie będzie w stanie latać. Wszystkie te lotniska, to te wszystkie radary zostaną wyciągnięte, czołgi wyciągnięte z powrotem do Rosji czy do Chin, żeby były kopiowane. No i Taliban zostanie z tymi swoimi kałasznikami i tak to się skończy. No ale dlaczego w Ameryka doprowadziła do tego? Dlaczego Biden to zrobił? No na około Bidena są doradcy. W Ameryce to jest ten system dwupartyjny. Nie ma premiera, nie ma ten prime minister. Jest prezydent, no i prezydent ma dosyć dużo władzy. Jest w zasadzie generałem, jest admirałem, jest dowódcą sił zbrojnych amerykańskich. I jak człowiek się tak zastanowi, że to jest dowódca sił wojskowych w Ameryce, no to jest po prostu, włosy dęba stają. No ale ten system dwupartyjny i siła prezydenta, no to ma dobre strony, no bo złe strony, no to jeżeli jest premier, no to jest główny minister, no i jeżeli doda się do tego koalicje wielopartyjne, no to są te problemy europejskie. W Ameryce jest ten system dwupartyjny, lewica i prawica. No lewica osiągnęła teraz szczyty, no bo tam Alexandria Ocasio-Cortez, ona to jest członkinią amerykańskiej partii socjalistycznej i po prostu weszła pod skrzydła partii demokratycznej. No to jest jakaś tam koalicja, tylko że nie ma swoich, ona jest wybierana w ramach partii demokratycznej. No i oni nienawidzą Ameryki. Większości ludzie, lewacy, liberałowie, no oni, dużo liberałów zaczyna się budzić. Oni byli naiwnymi idiotami lewicy, no ale teraz widzą, że to jest straszne, że to, co się dzieje w Ameryce, no to jest straszne. No i teraz chodzi o to, o doradców. Kto jemu doradza? Kto jemu doradza, czy kto jemu rozkazuje? Te całe grupowe myślenie, czy grupowe zgadzanie się, no można przyzakładać, że tam wszyscy mówią tak, panie prezydencie, no ale jeżeli wszyscy mówią tak, no to może być tragedia. No i w tym wypadku jest tragedia, no bo tam nikogo nie było, kto by się nie zgadzał z prezydentem, albo w każdym razie nie było na tyle silnego niezgadzania i jakiejś opozycji i innego zdania, że mogło to coś zmienić, żeby ten błyskawiczne wycofanie wojsk z Afganistanu zapobiec. Te grupowe jednomyślne myślenie, no to był już problemem w czasie Wietnamu. Lyndon Johnson
No on to w zasadzie był bardzo nietolerancyjny dla innych opinii niż to, żeby po prostu tam walczyć. Komuniści, no Ameryka walczyła przeciw komunistom. To trzeba pamiętać, że ten Wietnam, no to był północny i południowy, to były dwa podzielone, to był kraj podzielony po linii politycznej, no i Ameryka starała się jednak zatrzymać ten komunizm. To mieli poparcie tego Saigonu, mieli poparcie tych niekomunistów, no ale Johnson wciągnął się, Ameryka się wciągnęła w zasadzie od doradców, pojedynczych doradców, do pełnej skali działań wojennych, no ale Johnson po prostu nie pozwalał na jakiekolwiek sprzeciwy. No i wszyscy, którzy byli przeciwko, no to wkurzali go. Był jeden taki doradca, Ball, no to on był, miał być takim sceptykiem, miał w zasadzie pokazywać tą negatywną stronę niebezpieczeństwa Wietnamu, ale Johnson miał swoją malutką taką klikę, miał malutki taki krąg swoich doradców. Jeden z szef, minister obrony narodowej, czy Robert McNamara, no to w zasadzie Johnson ciągle na niego bluzgał i ciągle go wyzywał, a później go wycofał. McNamara chciał zmniejszyć bombardowanie Wietnamu, ale to wszystko było dlatego, że w zasadzie komunistyczne gazety ciągle pokazywały te zniszczenia, te wioski spalone i McNamara został wygoniony, wyproszony w zasadzie z rządu. Wszyscy ci, którzy się nie zgadzali z Johnsonem, no to mieli nawet takie prywatne, sekretne, tajemnicze spotkania, kiedy rozmawiali między sobą, no i nazywali to bezgrupowe spotkania, także Johnson nie wiedział o tym, co tam się dzieje. No Johnson, kiedy w tym czasie, jeżeli by przemyślał to wszystko, no to duża część 35 tysięcy Amerykanów, którzy zginęli w tym Wietnamie, no to była wielka sprawa, ta walka z komunizmem, no to była wielka sprawa. Teraz się naśmiewają z Ameryki za ten Wietnam, no ale trzeba pamiętać, co zrobili komuniści, kiedy weszli do tego Saigonu, kiedy weszli do południowego Wietnamu. Trzeba pamiętać później, co było z Kambodżą, te Killing Fields, czyli zabijanie, ten Pol Pot, to wszystko nadchodziło, i Ameryka częściowo starała się to powstrzymać, no ale nie powstrzymała. No, to pokazuje te grupowe myślenie, jak to działa i jak to może nie działać. Kennedy miał podobną sytuację, kiedy w Zatoce Świń w 61 roku, no to było, oni się tam spotykali, Kennedy się spotykał ze swoimi doradcami, no i doradcy mu radzili. W zasadzie to, że chcieli utrącić Fidela Castro, to byli z reguły ci Kubańczycy, którzy uciekli, którzy wyemigrowali do Ameryki, zostali tam przeszkoleni, nie za najlepiej, no ale to była makabra, to jest po prostu, to była jedna wielka wpadka, ci ludzie zostali wyłapani od razu, część tam pozdradzała, część wsypała, no ale to była wpadka dla Ameryki. No i po tej Zatoce Świn, no to Kennedy troszeczkę się nauczył, no i zrobił taki komitet wykonawczy, która to była w zasadzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No i oni zaczęli rozmawiać, przez Kennedy'ego, no to zaczęli pytać się o porady innych grup, innych ludzi spoza tej Rady Narodowego Bezpieczeństwa. Takie, że te spotkania to były takie dosyć nieformalne.
globalne. No i te rozmowy pokazywały różne punkty widzenia. To pozwoliło osiągnąć to, że w 1962 roku, kiedy była ta cały ten kryzys kubański, kiedy tam palce ruskie były na przyciskach rakiet atomowych i amerykańskie palce też były, no to uniknięto tej konfrontacji, uniknięto tej tragedii. Po tym, co się stało w Afganistanie, no to Biden w zasadzie powinien popatrzeć na to wszystko, no i posłuchać. Problemem z Bidenem i z całą tą sytuacją, to wygląda na to, że Biden po prostu nie słuchał doradców, nie słuchał tej opozycji, która była przeciwko 12-godzinnemu wycofaniu, no bo Trump to zapoczątkował, no ale Trump to zbombardował Taliban, powiedział, macie przyjść do stołu tutaj z tym oficjalnym rządem, no i zacznijcie budować Afganistan, dogadajcie się jakoś, zróbcie porządek ze sobą, zróbcie porządek z Afganistanem, my nie możemy 20 lat wam pomagać, a wy nie możecie 20 lat walczyć między sobą. Także sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych Antony Blinken, no zamknął twarz, nie za bardzo mówił Bidenowi, żeby jednak nie wycofywał 12 godzin. Doradca Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan, no to też nie za bardzo się przeciwstawiał. Sporo fachowców, żołnierzy wojskowych, no to mówiło, że to jest jeden wielki idiotyzm wycofać się w 12 godzin. Wywiad mówił to samo. Czyli wygląda na to, że kto rozkazał? No, że ktoś musiał rozkazać Bidenowi zrobić ten rozkaz prezydencki. No on, kretyn, chyba sobie wyobrażał, że po prostu 11 września wyjdzie, no i zrobi przemówienie do narodu, że Afganistan, tak jak obiecałem, to nie ma wojsk amerykańskich. No i nie przypuszczał, że tak się stanie. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że to jest zaplanowane. Że Muhammad Obama po prostu chciał, żeby tam była ta jesień, arabska jesień, afgańska jesień, żeby ten rząd upadł, no taki połowiczno, może ateistyczny nie, ale w każdym razie nie talibanistyczno-muzułmański. Także Muhammad Obama chciał, żeby Taliban wrócił, żeby tam ISIS czy Al-Kaida może nie wróci, ale na pewno będzie się odradzała tam. No i będzie setki tysięcy uchodźców, tak? W Polsce na granicy uchodźcy, którzy przelecieli w 11 minut z Afganistanu na granicę białoruską, tak jak niektórzy politycy mówią. No ale już w Ameryce mówią, że mogą przyjąć kilkaset tysięcy uchodźców. To jest jeden z planów komunistycznych, żeby rozwalić Amerykę. Tak jak wspominałem, wszyscy ci, którzy nienawidzą Ameryki, chcą usunięcia, wymiany, bo to jest już wymiana. To już na naszych oczach widać, że to jest wymiana białego chrześcijanina, mężczyzny na wszystko inne, tylko nie to, co będzie. Johnson w tym Wietnamie zrobił te błędy, że po prostu w ogóle nie słuchał. Kennedy troszeczkę słuchał. Ta rada, doradcza Bezpieczeństwa Narodowego, no to no, mogłaby zadziałać, no ale to podejrzewam, że po prostu Biden sprzedał Amerykę, na pewno nie chciał żadnych rozmów, on teraz odchodzi, on po prostu jak coś wyjdzie, opowiada banialuki na temat Afganistanu, w ogóle nie mówi o maseczkach przez następne 1000 lat, opowiada jakieś bajki o nowych przypadkach i tak dalej, i tak dalej.
Amerykę najbardziej intryguje, czy interesuje ta sytuacja w Afganistanie. Te parę tysięcy Amerykanów, którzy zostały tam za linią frontu. Amerykę interesuje to, że po prostu Ameryka dostała klapsa w tyłek, jak jakiś niemowlak przez bandę dzikusów z kałasznikowami. No i Biden, no to jest po prostu zrobił rozpierduchę. No i jest lalką, jest jakąś taką puppet show w sumie, który on wykonuje rozkazy. No innego spojrzenia na to nie ma. Tam można pomyśleć, że Biden może dyskutować, że Biden może mieć jakieś debaty, że powinien słuchać różnorodność opinii na ten temat. No ale mnie się wydaje, że to wszystko chyba jest przemyślane. Cała ten pandemia została wykorzystana, przypadkowa pandemia została we wredny, w perfidny sposób wykorzystana do zniszczenia Ameryki, do zniszczenia amerykańskiej demokracji. Dzisiaj wychodzą politycy i mówią, że wolność wolnością, no musicie wszyscy się szczepić, będziecie zwalniani, będziecie wyganiani. To jest nieprawdopodobne, co się stało. Co się stało z pandemią, no i nieprawdopodobne, co się stało z Afganistanem. No mam nadzieję, że 2022 ludzie pójdą po rozum do głowy. Mam nadzieję, że demokraci, jeżeli nie zmienią linii partyjnej, nie zmienią przynależności do partii republikańskiej, no to mam nadzieję, że chociaż zmienią na niezależnych swoją przynależność polityczną, no i wtedy będą mogli głosować na republikanów. W najgorszym wypadku po prostu nie pójdą na wybory. W 2022 nie pójdą na wybory międzyprezydenckie, nie będą głosowali na demokratów, no i to starczy, że republikanie będzie ich więcej. Mam nadzieję, że to samo stanie się w 2024, kiedy będą wybory prezydenckie. Wszyscy ci rozczarowani demokraci Kennedy'ego, czyli lat 60., 70., zauważą, że Partia Demokratyczna, no to nie jest Partia Demokratyczna ich rodziców, że Partia Demokratyczna to nawet nie jest już ich partią. Także jeżeli nie zgadzają się bardzo z linią konserwatywną, no to co najmniej przestaną głosować. No i będzie szansa na powrót do normalności, no bo inaczej to tej Ameryki się nie zbuduje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina i tradycja. Głosujcie na normalnych, to zawsze normalni wygrają. No, banda oszołomów może wygrywać przez mowę, ale nie całe życie. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, którzy głosowali na Bidena i Partię Demokratów, a rozmawia po polsku. Popatrzcie, co się dzieje. No, to jest wstyd i hańba, co się stało z Bidenem, z Afganistanem, te setki tysięcy biednych Afgańczyków, co on im zrobił. No, ten człowiek jest niekompetentny. On po prostu przychodzi na spotkania, wychodzi tyłem. To będzie obraz Bidena, to będzie plecy Bidena. Głosujcie na republikanów, głosujcie na normalnych, zrezygnujcie z partii komunistycznej, to nic nie daje. Popatrzcie się na swoje podatki, popatrzcie się na cenę benzyny. Zdrowia dla normalnych.